Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale VitoGames. I dzisiaj, słuchajcie, zagramy pierwszy raz w FIFA 22. Tak jest, słuchajcie, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Odpaliłem sobie Ultimate Team, bo wierzę w to, że spodoba wam się ten odcinek i będziecie chcieli więcej odcinków. A dzięki temu zostawicie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 5000 łap do góry. Jeżeli tyle będzie, to nagrywam od razu kolejny odcinek właśnie z FIFA Ultimate Team. A dzisiaj, słuchajcie, pootwieramy sobie paczuszki ogólnie. Pootwieramy sobie paczki, bo mam zespół, także za chwileczkę wam go pokażę. Mamy tutaj darmowe paczki z ikonami, także sobie je też otworzymy. Mamy Pele, Puszkasza, Puszkasza? Nie wiem, dobra. Pelego chyba sobie weźmiemy, tak mi się wydaje, czekajcie, jeszcze tak patrzę, 80, najlepszy chyba Pele jest, dobra, bierzemy go sobie. 4600 FIFA pointsów, także otworzymy sobie kilka paczek, zobaczymy co nam tutaj wypadnie ciekawego, później zagramy sobie jakiś jeden albo dwa meczyki. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dobra, chcę otworzyć kupaczkę X, dobra, okej, za FIFA pointsy oczywiście, za 300. Klikamy sobie tak, kupujemy i otwieramy paczuchę, zobaczymy jaki piłkarz nam tutaj wypadnie, słuchajcie. Dobra, Niemiec, dobra, będzie to Niemiec, z Ligi Niemieckiej czy z jakiejś innej? Nie, to jest chyba Gosens, nie wiem z jakiej on jest ligi, słuchajcie, nie mam pojęcia co to jest za piłkarz w ogóle, pierwszy raz słyszę. Dobra, mamy João Felixa, spoko, nam się może przydać, słuchajcie, do naszego składu tego hiszpańskiego. Dobra, otwieramy kolejną paczkę, zobaczmy co nam tu wypadnie. Okej, z Belgii, LP, z Borussii, Hazard, ale to nie jest ten Hazard, słuchajcie, który bym chciał. Z hiszpańskiej ligi byłby dużo lepszy. No dobra, więc lecimy z kolejną paczką. Zobaczymy co teraz nam tutaj wypadnie ciekawego. Brazylia, środkowy napastnik i to jest Anderson Talisca, nie wiem. Słuchajcie, nie znam tego piłkarza, nie wiem z jakiej on jest nawet ligi, powiem wam szczerze. Wow, ale dostaliśmy jakąś fajną kartę. Jeremczuk, okej, z Ukrainy, fajna karta. Tylko nie wiem, czy nam się do czegoś ona przyda w obecnej sytuacji. No okej, dobra. Myślę, że kolejny odcineczek mógłbym z kamerką, słuchajcie, zrobić. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu. Dumfries chyba się mówi. Holandia to jest. No okej, ale jak dla mnie... Wow, znowu taka karta fajna. Jakiś Norweg, spoko. Tu mamy jakiegoś Hiszpana, tutaj też. No taki średni na razie ten skład się zapowiada, przydałoby się kilku dobrych piłkarzy, ale wiecie co, później możemy sobie sprzedać tamtych piłkarzy i po prostu zarobimy kasę, żeby kupić na rynku transferowym kilku Hiszpanów jakichś fajnych albo z Ligi Hiszpańskiej osoby jakieś ciekawe. Dobra, ale pootwieramy sobie kilka paczek. Z Chelsea, Chilwell, no spoko, raczej nic nie warta karta, ale... Okej, nie wiem ile tych paczek sobie otworzymy, w sumie tak nie myślałem nawet ile ich będziemy otwierali. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, dopóki ktoś fajny nie wypadnie. Na razie to takie średnie te karty, powiem wam szczerze. Dobra, Antonio nam tutaj wypadł. Dużo mamy właśnie z angielskiej chyba ligi nam powypadało zawodników, także szkoda, bo ja tutaj hiszpańską sobie obrałem na celownik. Ale jak ktoś dobry nam wypadnie z innej ligi, to wiecie, możemy zmienić całkowicie ten skład w sumie. Także zobaczymy jeszcze jak nam to wyjdzie. Okej, otwieramy kolejną kartę. Kto tutaj nas zaskoczy? Czech. Z Czech, słuchajcie, Valvacilic. Okej. Powiedziałbym, że średnio. Francja, środkowy obrońca z Barcelony, Langlet. Okej, to już jest spoko. Spoko zawodnik, myślę, że on może nam tutaj dużo dać, słuchajcie. Kolejna paczuszka. Co nas tutaj, środkowy obrońca. O, Delic. On chyba dobry jest. Piemont to jest chyba Juventus, tak mi się wydaje, ale nie wiem dlaczego tak tutaj jest w tej Fifie. Ogólnie w poprzedniej też chyba tak było. Dobra, nic ciekawego tutaj ogólnie. Jeszcze jedną paczkę i potem już będziemy ogarniali sobie tutaj zawodników. SPO, no okej. Dobra, najgorsza karta, ale nic ona mi tutaj nie wnosi do mojego składu. Więc to wyrzucamy. Dobra, lecimy. Co nam tutaj powypadało, słuchajcie. No, tutaj to jeszcze gorzej, słuchajcie. Jeszcze gorzej, dobra. Okej, słuchajcie, mamy jakiś skład podstawowy, który udało mi się złożyć. Nie jest to jakiś turbo dobry skład, ale powiedzmy, że tam powyżej 80 prawie wszyscy mają, słuchajcie. Oczywiście będziemy go sobie edytować w trakcie już tutaj tej serii, jeżeli oczywiście ta seria będzie. No i mamy tutaj kilku zawodników, zaraz zobaczycie, jak to się wszystko układa. Okej, mamy pierwszy mecz, słuchajcie, z FC Rawia. Chyba angielski skład, tak mi się wydaje, ale dobra, zobaczymy, słuchajcie, jak wyjdzie. Będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko. Nie wiem, dlaczego taka słabą mam grafikę, nie wiem, czy to nie przez tą kartę do nagrywania, którą mam podpiętą pod X-a po prostu. Zobaczymy, dobra, lecimy, słuchajcie. Pierwszy meczek w sezonie, zobaczymy, jak nam wyjdzie, słuchajcie, czy uda się coś tutaj ugrać. Może być ciężko, ale no spróbujemy. O, tu jakie triczki, proszę bardzo. Lemar, słuchajcie, idzie pod linię końcową. Czy będzie dorzucał? Będzie wrzutka chyba. Wrzucanko. Aj, był tam, słuchajcie, za bramkarzem Bale. Czy będzie rzut karny? Nie, myślałem. Dobra, ja sfaulowałem. Niechcący, słuchajcie, to zrobiłem. Dobra, lecimy. Bale tutaj, no, z prawej strony, chyba, jeżeli się nie mylę, tak jest, z prawej strony. Felix, dobra, Felix na ataku. On tutaj tak średnio pasuje trochę do tego składu, no ale będziemy czekali na jakiegoś lepszego napastnika. Ewentualnie może będzie pasował, ale do innego ustawienia z drużyny. Dobra, Bale tutaj w obronie na razie całkiem spoko. Powiem wam, że Bale bardzo tani jest, co byłem w szoku. Ojojoj, niebezpieczna akcja, ale udało się. Znaczy nie udało się, bo mamy rzut rożny, także musimy być czujni. Marcelo. Dobra, piękne wybicie, przejęcie piłeczki teraz i lecimy. Lecimy do przodu, Lemar, bardzo szybki, bardzo zwinny, bardzo szybki zawodnik, lecimy. Dobra, co tutaj, co zrobimy? Zagubiłem się, słuchajcie, co ja zrobiłem, nie, niechcący. Aj, mogłem szybciej tam oddawać tą piłeczkę, słuchajcie, ale nie wiedziałem już później za bardzo, co zrobić z tą piłką. No i się skończyło, jak się skończyło, cofamy do bramkarza, Courtois. I pięknie, Langlet i zaczynamy sobie tutaj od tyłu. Marcelo. Dobra, Marcelo, pyk, tutaj zagranie. Powiem wam, że dawno ja nie grałem bardzo w FIFA i nie wiem, nie znam już tu żadnych trików ani nic takiego, więc będziemy improwizować, grać dużo podaniami, grać zespołowo, zobaczymy, jak nam to wyjdzie, słuchajcie, dobra. Tutaj zepsuta piłka po raz kolejny, niestety, dobra, więc lecimy, okej. Tutaj musimy dobrze w obronie teraz zagrać. Oj. Dobra, Courtois, pięknie. Thibaut Courtois ratuje naszą drużynę przed stratą bramki. Już chyba druga interwencja w tym meczu. Thibaut Courtois. Dobra, puszczamy tutaj. Bale. Pięknie. Okiwał, dobra. Mamy faul gwizdany, ale gramy do końca. Za głębokie te dośrodkowania. Bardziej muszą, słuchajcie, iść nie tak głęboko, Dobra, okej, jeszcze raz. Gramy dalej. Może coś tutaj ugramy. 0-0 na razie. Było kilka niebezpieczeństw pod naszą bramką, ale udało się całkiem dobrze tutaj to ograć. Dobra, teraz fajnie. Gramy piłeczką. Felix. Piękne przyjęcie. Aj, ale drugi kontakt z piłką już bardzo zły, słuchajcie. Bardzo zły kontakt z piłką. Dobra, lecimy. Koke. Okej, tutaj nam nie wyszło niestety. Dobra, musimy czujnie tutaj w obronie. O, Koke ładnie, ale blisko był przejęcia tej piłki, słuchajcie. Dobra, lecimy. Co tu się dzieje? Na razie w obronie. Musimy spalony. No i pięknie gramy sobie od tyłu. Dobra, nie wiem, jak przeczytać nazwisko tego piłkarza. Bale. Dobra, Bale. Źle rozegrane to było. Bardzo źle rozegrane, no trudno. Wracamy drużyno. Marcelo tutaj z tyłu ładnie gramy, pięknie. Koke tutaj czyści ładnie, dobra. Tego byśmy puścili zawodnika, dobra, pięknie. Korea i wrzutka teraz. Dobra wrzutka. Ale tam nabiegał ładnie, kto to tak nabiegał tam? Prawie nam się udało, pięknie. Aj, dlaczego tak? Mieliśmy piłeczkę już, słuchajcie, i zepsuliśmy niestety. Dobra, musimy tutaj dobrze w obronie teraz zagrać, bardzo dobrze w obronie. Dobra, nisko na nogach. Pięknie zablokowane tutaj. Ślisk, nie wyszedł. Dobrze, zablokowany kolejny strzał. Wybijamy panowie. Dobra, jest Marcelo. I do przodu teraz, lecimy z tą akcją. Dobra. Pięknie po linii, ale wyszła chyba ta piłka jednak. Ale mamy tutaj, słuchajcie, upomnienie od sędziego dla przeciwnika. A nie, jednak faul mamy, dobra. To nie jest źle, nie jest źle. Dobra, za dużo tu nie mogę kombinować. Pyk, pięknie, wypuszczamy go. I wrzutka znowu. Teraz za mocna, słuchajcie, nie umiem tych wrzutek robić. Trzeba się tego nauczyć będzie na pewno, bo tutaj mieliśmy już kilka akcji takich, że szła ładna wrzutka i słuchajcie, nie wykorzystaliśmy tego niestety. Dobra, gramy. Nie ma spalnego. Teraz akcja i gol! Pierwszy gol w sezonie, tak jest, słuchajcie. Kto strzelcem tej bramki? Nie mam pojęcia, bo nie zauważyłem, ale mamy pierwszą bramkę, 1-0, słuchajcie, Korea. Pięknie się zaczyna ten sezon, pięknie się zaczyna, mamy 1-0, słuchajcie, La Vito Team FC. No i zobaczymy, jak dalsza część meczu się tutaj potoczy. Na razie prowadzimy, 35 minuta, piękna bramka, słuchajcie, piękne w ogóle podanie, jaka asysta w wykonaniu Bale'a prawdopodobnie, ale nie zauważyłem. Dobra, ładnie w obronie, walczymy, dobra, Marcelo, Lemar, dobra, podajemy do tyłu ładnie. Dobra, i wypuszczamy teraz tam zawodnika. Piękne podanie. I mamy to, Bale, słuchajcie, biegnie Bale. Oj, jakby to podanie przeszło, słuchajcie, to myślę, że moglibyśmy gwizdać na 2-0 już tutaj, jak nic. Puszczona akcja. Okej, myślałem, że na mnie faul był, jednak nie, jednak to ja faulowałem. Musimy teraz tutaj ostrożnie. Oj, pięknie, Thibaut Courtois pewnie łapie tą piłkę w ręce i lecimy, słuchajcie, Lemar. Okej, mamy Koke. Przebijamy się, Korea. Nie! Jednak bardzo złe zagranie tutaj. Próbował ukiwać jednego z przeciwników, ale się nie udało niestety. Dobra. Martinez. To był Martinez? Tak, Koke. Martinez. Dobra, podajemy do Bale'a. Ładne zagranie. Spokojnie Bale, dobrze. Zatrzymał piłkę, tutaj ładnie zagrał. Puszczamy tutaj ładnie zawodników. Aj, mogliśmy to strzelać niepotrzebnie, słuchajcie, jeszcze próbowałem cofać tutaj tą piłkę, to był błąd z mojej strony niestety, bardzo duży błąd, ale mamy piłkę z powrotem na naszej stronie i mamy koniec pierwszej połowy, 1-0, słuchajcie, La Vito FC, bardzo mi się to podoba, słuchajcie, wygrywamy 1-0, zobaczymy jak druga część spotkania się potoczy, na razie nie wprowadzamy żadnych zmian. No i zaczynamy drugą połowę, słuchajcie, czy mój zawodnik ma żółtą kartkę? Tak mi się wydaje, słuchajcie. Nie wiem, kiedy nawet ją otrzymał, powiem wam szczerze. Patrzcie, Kondobia, dlaczego on dostał żółtą kartkę? Z jakiej racji? Przecież tutaj nic nie było żadnego. Okej, może tam wtedy po tamtym faulu jednym, słuchajcie, mogło tak być. Dobra, okej, gramy sobie spokojnie tutaj, od tyłu. Tam jest ładnie, ładnie wychodził mi tutaj zawodnik, chyba Bale, ale zepsułem strasznie to podanie. Mogłem szybciej to zrobić, okej, tu się zaczynają kiwki, słuchajcie, my gramy bez kiwek, spokojnie, wiecie co, my gramy bez kiwek i zobaczymy jak tam pójdzie bez kiwek, czy wygramy taki mecz, dobra, ładnie tutaj zagrał przeciwnik, walczymy w obronie, pięknie, dobra, lecimy, Bale, aj, Bale bardzo źle, chyba szykuje się zmiana zawodnika, już wiem nawet którego, Bale raczej zejdzie z boiska. Ale to za chwileczkę. Dobra, jeszcze damy mu szansę tutaj się zrehabilitować. Bardzo agresywnie teraz gra tutaj nasz przeciwnik. Dobra, może się uda przebić, Dobra, udało się. Jeszcze próbowaliśmy tam podać, słuchajcie, do kolejnego naszego zawodnika, ale się nie udało. Mamy rzut rożny. Spróbujemy go wykonać. Dobrze. Dobrze wykonany rzut rożny, ale... Bramkarz drużyny przeciwnej łapie piłkę niestety i nic z tej akcji już więcej nie będzie. Dobra, gramy dalej. Okej, musimy dobrze w obronie tutaj teraz zagrać. Bale troszeczkę odstaje i ogólnie bardzo już zmęczony jest, nie wiem dlaczego. Kilka razy się przebiegła tutaj już. Zmęczenie go dopadło, nie, jeden z moich zawodników bardzo źle w obronie zagrał tutaj. Widzieliście jak przepuścił przeciwnika, niestety. To było bardzo złe zagranie, ale trzymamy się nadal. Thibaut Courtois na bramce bardzo dobrze sobie radzi. Blokujemy ten strzał, dobra. Bardzo niebezpiecznie pod naszą bramką. Ale udało się, dobra, wychodzimy teraz, kontratak. Panowie, lecimy. Dobra, tu podanie, dobra. Widzę, że przeciwnik zmienił chyba ustawienie drużyny swojej, bo troszeczkę inaczej się oni ustawili i ciężko się gra przeciwko nim teraz, powiem wam szczerze. Jejku, jaki błąd z mojej strony. Dobra, wracamy panowie. Dobra, mamy to, jest nasza piłeczka. Spokojnie do bramkarza albo nie. Zagramy sobie tutaj, pyk. I gramy od tyłu znowu. Musimy spokojnie te podania, słuchajcie, bardziej celne te podania muszą tutaj być. Dobra, Bale, spróbujemy akcji. Spróbujemy akcji 1 na 1. Pięknie, out mamy wywalczony. Także jest dobrze. Tutaj rzucimy sobie piłeczkę, dobra. Schodzimy do środeczka. I uderzenie! Ładnie! Felix chyba uderzał, bardzo ładnie. Za Bale'a moglibyśmy wpuścić jakiegoś Elonosi, ale nie będziemy tego na razie robili. Jeszcze zagramy sobie z Bale'em, zobaczymy, czy coś tutaj zdziała. Piękne, piękne dośrodkowanie to było. Dobra, wracamy do gry. Spokojnie, przejmujemy piłeczkę. Dobra, teraz tutaj musimy bardzo dobrze zagrać, ale źle. Wiedziałem, że to zepsuje, ale powalczył tutaj nasz zawodnik, bardzo ładnie. Teraz się wystawił, ale gdyby to przeszło, słuchajcie, no to byłaby świetna okazja do strzelenia kolejnej bramki. Dobra, wracamy teraz. Wracamy po tym rzucie rożnym, który nam nie wyszedł. Niestety złe podanie. Złe podanie. Marcelo tutaj musi teraz dobrze w obronie zagrać. Pięknie! Walczymy o tą, o każdą piłkę walczymy, słuchajcie. Dobra, jest dobrze, ale teraz musimy się cofnąć. Dobrze, Marcelo, Lemar. Trochę tą stroną byśmy pograli, może więcej. Wydaje mi się, że to mogłoby być dobre rozwiązanie. Dobra, ładne rozegranie. Nie ma z kim grać, nie ma z kim grać. A i to było zbyt czytelne już, słuchajcie. Zbyt czytelne to już było, niestety. Dobra, gramy dalej. Okej, tutaj kiwki na nas nie działają, ale wybicie niechcący, słuchajcie. Bardzo złe wybicie. No, niestety, dobra. Gramy tutaj, za chwileczkę będzie zmiana Bale'a, chociaż Bale teraz powalczył bardzo ładnie. Oj, dlaczego te podania nie wchodzą? Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, nie ma pojęcia. Dlaczego tak się dzieje? Dobra, Felix, wracamy tutaj na naszą połowę. Musimy tutaj obronić ten atak. Dobra, ładnie w obronie. 1-0 też byłoby dobrym wynikiem, myślę. Nie byłoby złym wynikiem. Dobra, ładnie, wystaw się Lemar. Pobiegajmy troszeczkę, jesteś szybkim zawodnikiem, więc jest tutaj szansa dorzucić teraz. Za głębokie to dośrodkowania. Nie ma komu tam grać, słuchajcie, za bardzo. Gramy do linii i tak te dośrodkowania nic nie dają, więc nie wiem, czy nie zrezygnować z tych dośrodkowań w sumie. Dobra, ładnie, Felix. Puszczamy tutaj zawodnika. Aj, gdyby to przeszło, dlaczego tak się nie udało? W ogóle zagrałem pierwszy raz nie do tego, do którego chciałem. Pierwsze podanie poszło nie do tego zawodnika. Tutaj też źle, słuchajcie. Dobra, ale walczymy o piłkę, to mi się podoba. Czy Bale zaryzykuje? Aj, gdyby udało się przejść tego zawodnika, to myślę, że to mogłaby być dobra akcja tutaj w naszym wykonaniu. Oj, 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 teraz będą problemy. Nisko na nogach, panowie. Dobra, jest, mamy to. Myślałem, że tu będą problemy, ale złe zagranie, strasznie. Dobra, wywalczona tutaj piłka. Szykują się chyba zmiany, słuchajcie, powoli będą się szykowały. Dobra, gramy, ładnie. Górna piłeczka, ale nie wystawiał się ten zawodnik. Bardzo źle, dobra, tutaj ładnie w środku boiska. Dlaczego nie było? Sędzia nie gwizdnął faulu tutaj, słuchajcie. Niedobrze, dobra, Bale. Okej, gramy, już troszeczkę zmęczeni jesteśmy, ale może jeszcze coś tu ugramy. Dobra, wracamy. Co jest grane? Dobra, nie. Bale musi zejść, słuchajcie, z boiska. Bo tu już się robi bardzo niebezpiecznie. Dobra, jak będziemy mieli okazję, to zrobimy zmianę na Bale'u. Chociaż tu jeszcze ma okazję. Dobra, nie, jednak nie. Jednak może będzie okazja. Dobra, będzie wrzutka. Dobra, wrzutka chyba. Ajajaj. Troszeczkę za mocno jednak, dobra. Gramy dalej. Tutaj jedną kiwką cały czas próbujemy przejść, ale w tym miejscu może sobie kiwać w sumie, to nic nam nie robi. Puść tu Bale'a, pięknie. Spalony! O nie! Tylko nie! Spalony niestety. Co tu się dzieje? Koniec meczu już? Koniec meczu! Myślałem, że słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Udało się zagrać pełny cały skład zagrał pełny mecz. Udało się wygrać 1-0. Był to ciężki bardzo mecz, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, chcielibyście kolejny odcinek z FIFA 22, zostawcie jakąś łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!